Dobra. Kurwa. Ta ręka. Jest zamknięta pewnie. Pewnie. To znaczy ja się domyślam, bo ta gra jest zrobiona na podstawie trochę tak jakby zrzynana z Silent Hilla, nie? A w Silent Hillu pamiętam był taki jeden motyw magiczny, zajebisty, w którym... W ogóle czy... jakie mam itemki? W którym trzeba było w laboratorium... I chuj. W laboratorium trzeba było... zrobić miksturę, bo też była tam ręka, która trzymała jakieś gówno, nie pamiętam, to był... Nie, raczej nie klucz, jakiś chyba amulet. The water seems... Woda wydaje się być... działać sprawnie. Ciemna woda pływa z kranu. Nie wiem. Za ciemno, żeby cokolwiek przeczytać. Nie. Czy to możliwe, że to było tak proste? No dobra. Cokolwiek chcecie. Kurwa, domyślam się, że będziecie słyszeli szum teraz, kurczę. Kupiłem sobie nowe słuchawki. I... Razorka i właśnie ten szum jest teraz, nie wiem czemu, tak chujowo trochę, nie? Możecie też powiedzieć od razu, czy lepiej też mnie słychać. O! O nie! O nie! Nie! To chemia! O chuj! A ja jeszcze się porozglądam, może... Może czegoś nie znalazłem? Może czegoś nie mam? Myślenie zostawię na później. Wejdę jeszcze tutaj. To było w chuj rzeczy. Dużo. Może czegoś nie wziąłem. Nic interesującego. Nic. 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 Czyli stąd wszystko wziąłem. No dobra, może być. To pomyślmy teraz tak. Co to kurwa miało być? A nie, tu byłem. No, przestań! Ja pierdolę, jakie efekty w tych słuchawkach. O! Tutaj zamknięte. Dobra, pójdźmy znaleźć dla tamtego. O! Chyba mam pomysł. Chyba wejdę tu, w tej przesranej sali, w której obowiązuje cisza. I mam śrubokręt. Chyba mam śrubokręt. Tak mi się wydaje, że mam. O! Musi to być list adresowany do Alvina. Mam list. No to... Proszę nie. Proszę nie idź. Proszę. Nie umieraj. Proszę. Nie dawaj listu. Proszę. Nie jedz ostrych kebabów.
Albo nie czytaj listu. A ja przeczytam. No to przeczytaj. No dobra, jak chcesz. Alvin! Alvin? Mam list. Naprawdę? Proszę, czy mogłabyś mi go podać pod drzwiami? Oczywiście. Naturalnie. Dzięki. Masturbuje się? Płacze? Możesz wejść, jeżeli chcesz. Proszę, Judith, usiądź. Chciałbym ci opowiedzieć bajkę. Czas bajkę. Czas na bajkę. Popatrz na tablicę. Okej. Pewnego dnia chmury wisiały na niebie. A z chmurami przybył również deszcz. Innego dnia słońce wyszło i świeciło. I za szybko było, definitywnie nie byłem w stanie przeczytać. Dwie strony, słońce i deszcz, miały swoje własne księżniczki. Jedna stała w deszczu. Pokryta byłaby chmurami. A inna stała w świetle słońca. I obie sobie życzyły wolności od deszczu i chmur, i żeby tańczyć w świetle słońca razem. Chyba to ma coś wspólnego z tymi dziewczynami, co ten goblin obserwował je, co szły przez las. Coś takiego nie było, nie? Czyż nie? Jedna jest za słaba, żeby uciec. Od następnej? Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać znowu. Druga była... inna była uwięziona przez mężczyznę i kobietę w wspaniałych strojach. Ze wspaniałymi pomysłami. Ze wspaniałym życiem i coś też wspaniałego tam było. Zabrały ją z dala od deszczu i chmur. I dziewczyna została sama. Z pamięcią o lepszych czasach. Piękna bajka! Wzruszająca! A więc, Judith, czy słońce świeci, czy deszcz przybędzie? Tamten głos powiedział mi, żebym nie mówił absolutnie nic. To znaczy, powiedział mi, don't... Wydaje mi się, że może właśnie chodzić o to, żebym nic nie mówił, ale... Tak logicznie myśląc, nawet jeżeli jest zachmurzone niebo, tak jak dzisiaj, i deszcz pada, bo dzisiaj pada deszcz, to nad tymi chmurami dalej ukrywa się słońce, które świeci i ogrzewa chmurki, bo chmury to kurwy i zasłaniają słońce, nie? Więc wezmę, że słońce wciąż świeci. The sun is still shining. O! O!
wygląda na list. Wygląda na pokryty krwią. Nie wygląda jak list, który przyniosłem Alvinowi. Do mojej ukochanej Judith. Te dni tak wolno mijają, jak chmury, które unoszą się za oknem. I deszcz, który kapie na szyby? Nie wiem. Czuję to. Niedługo, tak blisko, a tak daleko. Tak. Niedługo zostawimy wszystko za nami. I obiecuję ci. Przestanę. Powstrzymam go od robienia tego? I znów będziemy razem. Czyż to nie wspaniale? I wtedy nasze wspólne życie będzie mogło się zacząć. Jeżeli nie dla niego, on, rogaty jeden, diabeł, wybacz mi, diabeł, zawsze twoja, zawsze twój kochany Alvin. Alvin! Ty kurde, psotniku jeden, gdzie jesteś? No chodź tu. Alvinku? Kurwa. Może to był zły pomysł, że kupiłem te... Ej, zamknięte. 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 Zamknięte, może śmietnik? Zamknięty. Może tutaj czegoś nie wziąłem jeszcze. O kurwa, co to za jęki przejebane! A idźcie w pizdu! Mam pustą butelkę. Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, zapiszę jeszcze raz. Dobra. Przyszła pora na bullshit. Przyszła pora na... zabawę chemikaliami. Czujecie to? Tak. To teraz tak. To czytam. Jak je wymieszać? Mam je użyć na zle... The water seems to work fine. Pewnie muszę wody nalać do pustej butelki. Oj, minąłem ją. Chuj. Jeszcze raz. Empty bottle use. To nie miałoby sensu. Jak nie miałoby sensu? Pusta butelka, woda, ciepła woda. Można butelkę napełnić, miałoby to sens. Jesteś pewnie spragniona. Może coś mogę użyć tu. There's a dirty note here. Dirty note. Pozwoliłam spaść. Najbardziej cennemu pod wszystko. Mimo wszystko zabije mnie, wiem to. Yo, well, wow, może nie zabiję od razu, ale... To mi wygląda na jakieś urządzonko, ale nie działa, chyba że... Chyba że będę mógł... użyć tego? Nie. O! Wymieszać alum z wodą? Tak. Jeden? Ej! Chwilę, no skąd... Alum, informacja. K04S2... Chemia! Metoda na jakieś vitro. Najstarsza procedura, żeby zdobyć rzadko sulfuryk, nie znam słowa... Kwas. Jest to vitriol metoda.
Jest to metoda vitriol. Została wynaleziona w XIII wieku, nikogo to nie obchodzi. Ja właśnie mam alum, ale... Co? Dobra, czas na geniusz, czas na super geniusza Awanisa w akcji. 0, 4, 2, 8. Jak pomnożę to przez siebie, to będzie 4, 4, 12, 2. To będę mieszał z wodą. Symbol wody H2O. Niech będzie H2O. 2. Jest 2. Jest. Skoro jest 2, to możemy pomnożyć z tą dwójką. Będzie 4. 4 razy 4. 12. Ale jestem głupi. O Boże. O nie. Geniusz Awanis! Gaz wylatuje. Ulatnia się. Potrzebuję coś, żeby go przytrzymać. Czyżbym gaz miał trzymać w pustej butelce? O tak. I tam było napisane, że wodę się dodaje. Oj, przepraszam. Nie to. To. Tak. Tak. Dobra. Udało się. Teraz idę zapiszę. Zapiszę grę i pójdę rozpuścić tą pierdoloną rączkę z rodziny Adamsów. Cieszy mnie jedna rzecz. Spodziewałem się w tej grze... Spodziewałem się w tej grze wielu screamerów. Przynajmniej na początku tak mi to wyglądało. Ale widzę, że ona ma tylko klimat taki potężny. Co to za jęki? Przestańcie! Dobra. Dobra. Zadziała. Rozlałem. Obrzydlistwo. Rozpuściło rękę. Mam klucz. Ich mach hier schlen gute Mesh. Nie przestraszyłem się tak naprawdę. Da, mam ten pieprzony klucz pokryty krwią. Gdzie on jest? Dyrektora. Dobra. Wiem, gdzie jest pokój dyrektora. To jest pokój dyrektora. Czyżby te drzwi? Otworzyłem drzwi. Teraz mogę otworzyć te? Otworzyłem te drzwi. Jestem dobry w otwieraniu drzwi. Otwieranie drzwi to moja ulubiona rzecz w tych grach. Coś jest na ścianie. Tak jak idę przez... Tunel?
Valley. Słowo of the shadow of the death. Nie powinien... Ja muż... I shall have no misfortune, for you are with me. Nie powinienem mieć nieszczęścia, ponieważ ty jesteś ze mną. Ale przejebane dźwięki. Pachnie obrzydliwie. Oczywiście, że tu nikogo nie ma. Co? Co do? Wiecie co? Jestem pojebany. Normalnie w horrorach to właśnie by poszli to sprawdzić. A ja zawsze mówię, nie idź tam! Nie idź, bo jak pójdziesz, coś cię złapie za dupę i cię wyrucha. Przy okazji cię zabije. Ale w tym momencie... jestem... ciekawy. Kurwa... notatka? Skąd ona się tu wzięła? Halo? Czy ktoś tam jest? Nic. Może to był tylko wiatr. Co ten... co ta kartka robi tutaj? Ciemność otacza mnie kompletnie. Wstrzymuje mnie. Wbija się w moją skórę, ale... tak jak idę przez... tunel ciemności, krainę ciemności i krainę ciemności śmierci, nie mam nieszczęścia, ponieważ ty jesteś ze mną. Twoje światło oświetli moją drogę. Niedługo będziesz ze mną. Kocham cię. Oczekuję cię, mój zbawicielu. Judith. Moja Judith. Judith. Co to jest? O, ciśnienie jej rośnie. Spokojnie. Już wszystko dobrze. Już. A! Moja... o nie! Ona tu przyjdzie? Nie! 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 Tylko przeczytałem list. Nie zasługuję na taką śmierć. Latarka świeci mi w rgli. Czyli to jest już noc. Czyli potwory wychodzą w nocy. A jak potwory wychodzą w nocy i ja jestem sam tutaj, bez broni, będę musiał spierdalać. No i? Ta latarka oślepia mnie. Prawdopodobnie powinnam ją wziąć ze sobą. Oj kurwa, idę zapić.